Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek w gdańskim szpitalu po ataku nożownika podczas finału WOŚP. Osierocił dwie córeczki, 8-letnią Teresę i 15-letnią Antoninę i zostawił piękną żonę, z którą tworzyli szczęśliwą parę przez prawie 20 lat. Adamowicz zostawił żonę Magdalenę, z którą ożenił się w 1999 roku, a która była jego studentką. Ślub wzięli niecały rok po tym, jak wstąpił na urząd prezydenta stolicy Pomorza. Kim jest żona włodarza Gdańska? Magdalena Adamowicz, z domu Abramska, jest z wykształcenia prawnikiem oraz nauczycielem akademickim w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia z podstaw prawa dla ekonomistów oraz prawa morskiego. To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża, który pracował na UG jako asystent. Otrzymała również dyplom MBA.W 2013 roku w wywiadzie dla Gazety Wyborczej zapewniała, że wychowanie dzieci to ich wspólne zajęcie, a prezydent Gdańska, mimo obowiązków, bierze czynny udział w życiu swoich córek. Szczególnie przy drugiej córce mąż stał się dojrzalszym ojcem i sporo pomaga? Oczywiście, kiedy jest w domu. Wiele potrafi przy dziecku zrobić, a ma kolegów, którzy się wręcz chwalą, że nigdy nie przewijali swoich dzieci, mówiła Magdalena Adamowicz w rozmowie z dziennikiem. Opowiedziała też, jak podczas wakacji mąż przez tydzień był sam z córkami w Istebnej. Nie wiem, jak mi się udało go do tego namówić, ale wrócił, był zadowolony i nie powiedział nigdy więcej, choć z tą młodszą nie było lekko, zdradziła. Przyjaciółka rodziny Katarzyna Hall w rozmowie z WP Kobieta powiedziała, że Magdalena rodzinę stawia na pierwszym miejscu. Podczas spotkań towarzyskich chętniej mówi o swoich dzieciach i widać, że jest bardzo dumna z ich osiągnięć, mówi była minister edukacji. Pamiętam, jak bardzo była zadowolona, gdy starsza córka została laureatką Olimpiady Historycznej, dodaje. 15-letnia Antonina aktualnie uczy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w chwili ataku na prezydenta Gdańska przebywała również jego żona. Z relacji mediów można się dowiedzieć, że Magdalena Adamowicz jest wielką fanką tańca. Uwielbia też śpiewać, chociaż z racji obowiązków domowych robi to bardzo rzadko. Miłość do muzyki odziedziczyła po mamie starsza córka, która uczyła się gry na pianinie. Żona prezydenta Gdańska prowadzi sportowy styl życia, jeździ na rowerze i biega. Chętnie też angażuje się społecznie. Wraz z koleżankami zbierała pieniądze na wyprawki szkolne podczas akcji Zeszyt dla ucznia.